Wymęczyłam się jak po prostu dzika świnia, jeżeli dzikie świnie są oczywiście zmęczone w tym. Dzień dobry, cześć Wam, witam Was serdecznie. Dziwo, jestem dzisiaj już obudzona. Mam już makijaż, co się nie zdarza za często w tych vlogach, że mam makijaż na twarzy. Dzisiaj mam, bo właśnie nakręciłam tutorial, dlatego mam syf ogólnie na biurku, jak widzicie. Nakręciłam mały tutorial takiego dziennego, leniwego makijażu, używając ulubieńców, filmik, aha, jeszcze swatch oczywiście. Filmik pojawi się zaraz niedługo na kanale, albo już był, wiecie jak to wszystko działa. W każdym razie co, postanowiłam dzisiaj wybyć z haciendy, ruszyć dupę z kanapy i wybyć gdzieś w świat. Świat i zabrać Was oczywiście ze mną. Mam nadzieję, że uda mi się gadać i nie umrę ze wstydu gadając w miejscach publicznych. Sama do siebie, wiecie o co chodzi. Jeszcze tak nie robiłam. Zawsze jak gadałam sama do telefonu, to miałam Tomasza obok, więc tak milej jak ma ktoś, wiecie, ktoś jest z Wami, jak gadać w telefonu jak wariat. O, ludzie patrzą na Was trochę wtedy mniej jak na świrów. Natomiast jak będę sama i będę gadać w telefonu, to ludzie pewnie będą patrzeć na mnie dziwnie, ale nieważne. Wijają mam usta typu Pamela Anderson, głębokie lata 80. No tak wyszło, tak wyszło, ale już zostaje, nie wiem, tak jest coś czarującego w tym. Póki nie mam chyba czerwonego bikini na sobie, to nie wyglądam tak strasznie na lata 80. Mam moją kochaną koszulkę z Rolling Stonesami, z językiem Rolling Stonesów z tyłu, nie wiem czy było to widać. W każdym razie kupiłam ją na dziale męskim, w H&M-ie, eseczka, taki fajny, ma większy dekolt, bardzo miękki materiał, nie wiem czy jeszcze jest, bo ją kupiłam na sale'u jakiś czas temu. Także idę się ubrać, bo jest strasznie zimno teraz w Londynie, ostatnio nawet spadał śnieg chyba i dzisiaj na pewno był rano przymrozek i Tomasz skrobał samochód, a właściwie jego szybę, oczywiście chyba płytą CD, bo jak zawsze nie mamy skrobaczki. Idę się ubrać. To było strasznie idiotyczne zakończenie tego ujęcia. W każdym razie idę się ubrać, bo jest zimno. O to chodziło w całej tej przemowie. No dobra, to się ubrałam. Pokażę się w innym pokoju, bo to jest trochę miejsca. Mam mój płaszcz, znaczy płaszcz, nie płaszcz. No taki futrzak po prostu panterowy, który moja cudowna mama, która jak wiadomo jest czarodziejką, zakupiła bodajże w polskim Tesco, nie wiem, rok, 2 lata temu. Jest na mnie odrobinę za duży, ale przez to też jest fajny i mięciutki, i można się w niego wtulić, i można pod niego ubrać 15 swetrów i w ogóle trochę jest w szerokich ramionach, ale jest ok. Potem mam kołnierz, który zakupiłam futrzany, właściwie nie wiem gdzie, Florence plus Fred, ale najprawdopodobniej w jakimś lumpie w Polsce, który można nosić dowolnie. Ja go sobie zawiążę pod szyjką, żeby nie zamarznąć. Oprócz tego na moich Rolling Stonesów po prostu narzuciłam jakiś sweterek czarny. Z czego to jest? To jest kaszmirowy, o, kaszmirowy, żeby mi było, ale z EWF, czyli też Tesco, czyli dzisiejszy upiór sponsoruje firma Tesco, ale naprawdę kaszmirowy sweterek 100%, także będzie cieplutki. Potem mam moje rury Stop Shopa, które nie wiem czy widać, nazywają się Jamie Jeans i są fajne i wygodne i mają dziury na kolanach. I moje buty z TK Maxa, będę pokazywać buty z zeszłego roku, to są już dosyć ściane, ale bardzo lubię, są bardzo wygodne. Jeszcze będzie miała mała czarna torebka, po którą zaraz pójdę. Być może jakieś okulary i wychodzimy. What's in my bag, czyli co mam w mojej torebce? To jest moja mała torebka, którą kupiłam na lumpie w Peterborough ufokusowanej. Po prostu mała skórzana torebeczka, okrągła, tutaj z takim czymś, aplikacją, ona jest skórzana i ma taki sznurek zamiast paska. Bardzo mi się podoba ta stylistyka. Kosztowała bodajże 4 funty, także szaleństwo. Co mam w środku? W środku mam małego Kindla, którego będę czytać w metrze. Tu mam zamiast portfela małą portmonetkę, to akurat jest z Lancôme. Mam tu jakieś pieniądze oraz karty. Mam tampon, który zawsze musi iść w pogotowiu. Bardzo mi przykro, jeżeli ktoś się oburza, ale noszę tampony w torebce, sorry. Potem zestaw kluczy z bryloczkiem z London Dungeon znowu, czyli mam tutaj pana Sweeney Todda i panią, która piekła te babeczki z mięsa z ludzi, jeżeli oglądaliście film albo znacie legendę, także to jest to. Potem mam słuchawki do telefonu, które mam w ręce, okulary ślepca i balsam do ust. I to jest wszystko, co zmieści się, a czy zmieści się. To jest wszystko, co chcę mieć w tej torebce, plus telefon, którym nagrywam, którego Wam nie pokażę, chyba że w lustrze, ale nie ma sensu. Także pakujemy dupsko i uciekamy.
Leicester Square, czerwone autobusy, ludziska dookoła. Na pewno jeżeli byliście w Londynie albo mieszkacie, to widok nie jest wam obcy. Idziemy. Nie wiem, czy coś widać było, albo jest, ale dobrze, będę mówić do siebie w miejscach publicznych. Jesteśmy przy samym Leicester Square, czyli jedno z takich bardziej malowniczych londyńskich miejsc. Tam po prawej mam taki ładny skwerek z fontanną i z kolumną i w ogóle. I tutaj zaraz przede mną mamy jedno z większych muzeów. Czyli National Gallery, jeżeli się nie mylę, czyli tam, gdzie można znaleźć dużo bardzo ładnych, ciekawych obrazów, ale nie tylko obrazów. Taka po prostu największa galeria sztuki, takiej głównie klasycznej, jeżeli o to chodzi, w Londynie. Ja osobiście wolę Tate Modern, no ale dzisiaj trochę klasyki sobie skosztujemy. Jest piękne, absolutnie popołudnie. Tyle, że jest troszeczkę mroźno. Świeci słońce, ale po prostu rączki mi zamarzają. Głupie z mojej strony było to, że nie wzięłam sobie rękawiczek. Jest głośne, no bo to jest miasto. Jest siedzę przy ulicy. Ale mam nadzieję, że mnie słyszycie. Okej, to jest sam Leicester Square. Tam w tle widać Westminster, jeżeli się nie mylę. Jakbyście poszli tam przez taką bramę, to znaleźlibyście Buckingham Palace. A my teraz idziemy tutaj do muzeum, do galerii, National Gallery, gdzie zapewne nie można filmować, ale postaram się coś przefilmować. O, Goya, nawet nie wiedziałam, że jest. Także śliczny Londyn, jedno z moich takich najbardziej ulubionych miejsc, ale też takie najbardziej turystyczne. Na tarasie National Gallery, czyli miejsce, w którym wszyscy wyciągają swoje iPhony, był pierwszy piękny widok właśnie na Trafalgar Square i na Big Bena, trochę z tyłu, nie wiem, czy będzie widać. Tu widać Trafalgar Square, a tam tutaj z tyłu, tu widać Big Bena za kolumną. Także miejsce iPhone'owe, teraz wchodzimy do środka. Rumbling like pastry, Sunday scream. The worst things in life come free to us, cause we are all under the upper hand. Go mad for a couple rounds, cause you don't wanna go outside tonight. And in a pipe she flies in a Madeline. Sell off to another man. It's too cold outside for angels to fly. For angels to fly. Fly, fly. For angels to fly. To fly, to fly. Angels will die.
tam, odchamiłam się, przetuptałam już troszkę, odwiedziłyśmy Super Draga, odwiedziliśmy w sumie. A teraz tuptamy do siedliska Zła, to my jest Primark, będziemy już bardzo niedługo. Co za niefart, właśnie jak mówiłam do siebie, trafiłam na polską wycieczkę. Ale jesteśmy już na Oxford Street, już wam pokazuję co jest. Trochę mniejszy obłęd niż zazwyczaj. Oczywiście miało nie być nic, są dwie torby. Jadę jeszcze na męskie piętro zobaczyć, bo obiecałam, że coś Tomkowi kupię. Kupiłam mu piżamę w SpongeBoba, nie wiem czy się z tego prezentu ucieszę. Myślę, że ciuchę wam pokażę po prostu potem w domu, bo tu jednak ugotowałam się na śmierć. Jednak jest dużo ludzi. Sorry. Że wypad do Primarka był dosyć rozczarowujący, dosyć kiepska ta jakaś obecna kolekcja, nic na bardzo ciekawego nie było, ale upolowałam kapelusz i kapelusz był wart tej wyprawy. Kapelusz kosztował 10 funtów i jest 100% z wełny i najlepsze, że nie znalazłam go w żadnych kapeluszach, tylko nie, 8 funtów, jeszcze lepiej. Winny kolor, one size, tylko jeden rozmiar, 100% wełny jest napisane. I najciekawsze, że był walnięty gdzieś w jakichś szmatach, a w ogóle nie na kapeluszach. Także bardzo ładny jest ten kapelusz, bardzo mi się podoba. Pokażę wam też może resztę zakupów, tak na szybkości. No światło mamy po prostu genialne. Kupiłam sobie wieszaki, bo Primark ma świetne wieszaki. Pakowane po 10 bodajże. I one są tutaj powlekane takim jakby materiałem, widzicie. I przez to jak zawiesimy nawet coś satynowego, coś takiego, wiecie, błyszczącego, lejącego się, to nam nie spłynie z tego wieszaka, więc to jest super. I one kosztują za 10 wieszaków 4 funty płacimy. Także spoko, kupiłam sobie 3 paczki, bo muszę wszystko sobie ładnie porozwieszać. To to jest to. Potem kupiłam mnóstwo jakichś pierdół. Czekajcie. Kupiłam co? O, ściereczki do mycia twarzy nowe, primarkowe, bezcenne, ale pewnie z 2 funty kosztowały. Zmywacz do paznokci za funciaka jest fajne, bo jest tutaj z taką tą pompeczką, że można wypompowywać na płatek ten zmywacz, a mają spoko. I rajstopki, które zawsze kupuję rajstopki z Primara. Nie wiedziałam, że mają pakowane po 3. 3 pary tych takich setek, dosyć grubych, nie błyszczących, kosztuje tam 5 funtów. Także wydaje mi się, że jest dosyć spoko deal. Jeszcze mam drugą torbę z pierdołami. Uwaga, uwaga. Aha. Na sale'u wygrzebałam gdzieś jakąś koszulkę taką do ćwiczeń. Fajnie, bo z wbudowanym biustonoszem. Tu ma na słuchawki taką dziurkę i pewnie można gdzieś iPoda schować albo coś takiego. Taka zwykła bokserka z tyłu, z przodu taka czarna. Wbudowany biustonosz sportowy, taki zwykły po prostu. I ona kosztowała z 6 funtów, była na 2 przecenona. Szybko absorbujące, jakieś podwójna warstwa, bla bla bla. No nie jest pięknego, ale mam to w nosie, chcę, żeby po prostu mi biust nie skakał na siłowni. Tyle. Co tu jeszcze mamy? Sypmy to. Sypmy ten badziew. Dobra, płatki, takie zwykłe do makijażu, bo Primark ma spoko. Jedne, co ciekawe, i te duże, i te małe, a nie, bo już wróżę, że te małe za 50 pi, tu jest ich dużo i są normalne, 100% bawełny. I te też jest 100 i to są takie duże płatki, to też się czasami przydają. Potem kupiłam nowość, znaczy dla mnie nowość, bo to pewnie nie jest nowość, czyli kurde, czemu wziąłam XL-kę? O Boże, będę musiała wymienić znowu. Dobra, t-shirt, to miał być ten. Podkoszulek taki na ramionczkach termalny, czyli który mam nie ogrzewać.
Tak wzięłam z głupoty. O Boże, XL-ka, czyli wezmę 46-48. To będzie musiało iść do wymiany. Kosztuje to 4 funty. Kurde, 50% poliester. Przepraszam, 50% wiskoza. To ja to chyba po prostu oddam, bo po prostu jak mam w czymś poliestrowym się pocić jak świnia pod sukienką w pracy, to dziękuję. Plus jest za duże, więc to już idzie do wymiany. Widzicie, jak dobrze kręcę ten filmik? Potem kupiłam dwa golfy, które wyglądają dokładnie jak z lumpa albo gdzieś ze strychu z mojego domu, gdzieś, gdzie moja mama chodziła pewnie na studiach albo coś takiego. Ale pierwszy golf, no to jest dokładnie taki stary, jak taki starać. Taki musztardowy, brudny kolor, fajnie będzie do kapelusza pasował. I co on jest? 6 funtów, taki wzór, wiecie. Normalny golfik przylegający, taki jesienny, jesienno-zimowy, rozmiar pewnie znowu jakieś z dupy wzięłam, 12-40. No wygląda normalnie, no zobaczymy jak to będzie leżeć, ale te rozmiary są takie posrane. I potem wziąłam jeszcze jeden, identyczny, rozmiar mniejszy ten mi się trafił znowu. Ten jest 10-38, ale szary, ładny szary, taki kolor dosyć ciemny, też ma takie prążki i też jest golfikiem. I też kosztował 6 funtów, także nawet jak mi się zmychaci, to jeden sezon mogę go wywalić. Także co, póki mamy fajny kapelusz, kilka pierdół i to do zwrotu. Coś jeszcze miałam, co kupiłam do zwrotu. Aha, jeszcze kupiłam, co jest najważniejsze. Najlepsze całe piętro, a czy Primark, ten taki główny londyński na Oxford Street, ma 4 piętra. Na dole jest pół na pół męskie z dziecięcymi, potem są ciuchy i akcesoria i na samej górze normalnie jest bielizna, chyba piżamy i buty. Natomiast dzisiaj wchodzę i całe to górne piętro po prostu zapieprzone piżamami. Wszędzie były piżamy, w ogóle buty były straszne. Były straszne. I w ogóle dzisiaj jak byłam w tym Primarze, zresztą zobaczcie na tych wstawkach, to wszystko wygląda jak w jakimś takim Chinolandzie. Było nieprzyjemnie, nie było naprawdę jakichś takich mega fajnych ciuchów. Wszystko było takie jakieś, nie wiem, może wymieniają towar, ale nie było fajnie, podobało mi się, było strasznie dużo ludzi, mega kolikiety, to jest akurat norma, ale ciuchy były naprawdę nie za fajne, takie syfiate, po prostu syf był dzisiaj, niestety. A oprócz tego pan w muzeum, jak mnie zobaczył w moim płaszczu, zrobił i powiedział, że mam ładny płaszcz, także było miło. Zawsze lubię bardzo National, czy to muzeum, w którym dzisiaj byłam, bo... A czy w ogóle lubię muzea i lubię galerie sztuki ze względu na zapachy. Bardzo lubię zapach po prostu tych płócien, tych specyfików, które używają, żeby te płótna się pewnie nie rozpadły. Bardzo lubię właśnie tu zapach i bardzo lubię w Tate Modern. Jest jeszcze lepszy zapach, tak mi się wydaje, ale to są znowu moje chore jazdy. Pokażę Wam, oczywiście jeszcze kupiłam piżamy, które może jedno ubiorę górę, po prostu muszę Wam pokazać, jak to wygląda, to jest obłęd. To jest moja piżama, po prostu jak zobaczyłam piżamę, nie mogłam się oprzeć. Nie wiem jak tu widać kolory, ale rękawy są miętowe, tu jest gwiazdka, a kapturem jest, na kapturze jest po prostu jednorożec. Także to jest taka piżama dwuczęściowa, to jest bluzka i są do tego spodnie takie jasno-miętowe. Strasznie kiepskie mam kolory, muszę zaraz zmienić to, może zaświecę światło. Teraz są lepsze kolory? Nie wiem, ale to jest po prostu jasno-miętowe, a to jest różowe i jest tutaj jednorożec i mam piżamę po prostu z jednorożcem. A czy myślisz, że to jest takie bardziej, żeby łazić w tym po domu, niż w tym spać, bo nie będę spała z takim kapturem po prostu jak wariatka? Do spania bardziej kupiłam sobie drugą, też taką mięciutką, polarowo-puszystą, z serduszkiem, po prostu jestem dzisiaj infantylna i dobrze mi z tym. Jest szara i ma białe serduszko i ma takie te cekinki i ma też spodnie. Tylko to sobie kupiłam L-kę, bo chcę, żeby to było takie duże i puchate. A to oczywiście też chciałam L-kę, tak jak widzicie, ale oczywiście patrzę teraz na metkę i to jest jakaś XS-ka. Także przymierzę jak to leży, jak będzie to małe, to będę musiała iść wymienić. Mam nadzieję, że zmieszczę w to swój tyłek, ale jeżeli nie, to po prostu będę musiała iść wymienić. Na szczęście w Primarze wszystkie rzeczy, wszystkie ubrania wymieniają i przyjmują zwroty bez żadnego problemu, także nie ma o co się martwić. Jestem jednorożcem, jestem również bardzo zmęczona dzisiaj tymi zakupami i tym metrem. Po prostu dawno nie widziałam tyle ludzi w metrze. Zmieniłam też linię, bo zawsze jeździłam czerwoną, teraz jeszcze niebieską do centrum. Pikadilkom i po prostu ludzie jak sardynki, ledwo weszłam, stałam na jednej nodze, przyklejona do pana, na panu, zero, po prostu, nie wiem, koszmar. Wymęczyłam się jak po prostu dzika świnia, jeżeli dzikie świnie są oczywiście zmęczone w tym metrze dzisiaj. Także to tyle.
muszę coś zjeść i muszę sobie zrobić herbatki i być może będę jeszcze dzisiaj do Was coś mówić. Na dziś to tyle. Czekam na Wasze lajki. Do zobaczenia w końcu 5 razy w tygodniu. Pa!